Pokazywałem dzisiaj, jak się skręca harmonijkę. Jak jest mój trik, żeby skręcić łatwiej pokrywy. Przy tym, jak te śrubki są przygotowane. To zaraz zobaczymy następne sprawy dotyczące skręcania, ale to już zobaczymy na przykładzie harmonijki, którą Wam chciałem dzisiaj pokazać. Zakupiłem, Michał Kielak jest zaangażowany z istopem. Zakupiłem Low F, bo potrzebowałem bardzo Low F, za 55 polskich złotych. Czyli no, pieniądze, o których nie spodziewałoby się, że może być harmonika, która nadaje się, żeby na niej grać. Otóż ta się bardzo nadaje, żeby się na niej grać. Jest to, ja już na niej grałem nawet 2-3 występy. Ta Low F była mi potrzebna. A potrzebna była mi i w tym momencie dlatego, bo miałem strasznie duży zawód Suzuki. Kupiłem na szybko Hardmastera i po raz pierwszy w życiu, właśnie to mi się stało w tym Hardmasterze, nigdy wcześniej nie pękł mi stroik w piątce wciągany. I w Hardmasterze to się stało, ponieważ wszystkie inne strojki dobrze naprawdę grają, to przypuszczam, że jednak ten musiał mieć jakąś wadę fabryczną, bo ja tylko i wyłącznie strojki psuję, jak po jakimś niezłym alkoholu gram na dżemie, gdzie gitarzyści, basista i perkusista są wyraźnie za głośno, a ponieważ parę drinków już było, to mi to przestaje przeszkadzać i staram się z nimi powalczyć. Wtedy mi się zdarza jakiś strojk uszkodzić, ale na szczęście to się bardzo rzadko zdarza, więc generalnie harmoniki mam, które mają po 20 lat i grają cały czas. Teraz wracając do tego istopa. Potrzebowałem tą Low F, gram akurat w G-moll kilka utworów potrzebuję, gram w C, między innymi gramy Sweet Home Chicago w C w moim zespole, więc to była potrzebna dla mnie harmonika, bo ta F wysoka czasami jest lepsze wyjście, jak jest głośniejszy, jakby głośniejsze warunki grania, ale no przyjemniejsze, dla mnie jest przyjemniejsze zdecydowanie Low F, tak? Ona naprawdę pięknie gra i pięknie jakby no lepiej gra niż te 55 zł, które za nią trzeba zapłacić. Dlaczego tak się dzieje? No to teraz pokażemy, dlaczego, jak tą harmonikę zrobiono, że ona gra tak przyzwoicie. Ta harmonika przychodzi razem z tym no bardzo fajnym pudełkiem, wygodnym, leciutkim. Znamy je, bo Deluxe, między innymi Marimben Deluxe jest takich sprzedawana. Dobra, rozkręcamy ją. I zaraz zobaczycie pierwszą rzecz, która mnie od razu zaszokowała. Ja to widziałem na zdjęciach wcześniej, no ale chciałem to zobaczyć wreszcie na żywo. Zaraz zobaczymy, czy to widać dobrze, tą widać. Zobaczcie taką sytuację. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć śrubek. Żaden inny model ze znanych mi diatonicznych harmonijek nie jest skręcany na dziewięć śrubek. No to jest trochę roboty, żeby to skręcić i rozkręcić, tak? Ale no, mamy jakby gwarancję szczelności, jeżeli jest w miarę przyzwoity korpus i niepogięte płytki strojkowe, to ta harmonijka jest szczelna, tak? To jest pierwsza sprawa. Taka, która mi się od razu w niej spodobała. Rozkręcimy ją całkiem. O, i teraz mój kolejny tip dotyczący rozkręcania i skręcania. Mówiłem o tym, że żebyśmy to robili nad stołem, no zdecydowanie. Oprócz tego, żebyśmy to robili nad stołem, przygotujmy sobie jakieś pudełko, jakiś pojemnik. O, ja wezmę coś takiego. O, postawię sobie z boku i tam będę od razu wrzucał śrubki. Dlaczego? Bo te śrubki lubią się gdzieś stoczyć ze stołu i potem jest problem. I potem jest problem je znaleźć. Mamy wszystkie śrubki. Odłożę tam też pokrywy. Dobra, rozkręcamy. Rozkręcając, nie ma takiego znaczenia dużego kolejność, natomiast, żeby nam to dobrze szło,
to dobry śrubokręt. Ten jest wyjątkowo dobry, do wielu rodzajów śrubek bardzo dobrze pasuje. Ale oprzyjmy ręce całe, łokcie na stole, żeby nam się ten śrubokręt nie omsknął, nie poleciał w stroik. Nie zdarzyło mi się to od wielu, wielu lat, ale szczerze mówiąc, chyba jak zaczynałem, to zdarzyło mi się to z raz czy dwa razy, że rozkręcając śrubokręt mi uszkodził jakiś stroik, czy go wygiął, czasami się go dało z powrotem odrestaurować, czasami nie. Także ręce, te łokcie, nie wiem czy to pokażę, oparte na stole, wtedy mamy naprawdę kontrolę nad tym, co się dzieje. Dobra, rozkręcamy ją. No jest to chwilę, że te 9 śrubek, przez ten czas spróbuję Wam coś opowiedzieć. Aha, wiem co Wam opowiem. Będzie dzisiaj bonus, będzie nagranie. Zostałem zaproszony w zeszłym roku, żeby zagrać, i to niejednokrotnie, z jednym z najlepszych zespołów harmonijkowych. Chodzi mi o trio Animato ze Szczecina. Pozdrawiam kolegów ze Szczecina, wspaniali muzycy. No, każdy na swojej harmonijce jest naprawdę rewelacyjny. I mam nagranie, jak mnie zaprosili i gramy na koncercie w Gdyni Summertime. Bardzo to nam się na tym koncercie podobało. Natomiast dla mnie ono jest o tyle ciekawe, że ja wówczas grałem na... Summertime gramy w Hamol. Ja go grałem na chromatycznej harmonijce, pierwszy chorus, a drugi chorus, po to żebyśmy trochę tak zmienili barwę, zagrałem go na Hammondzie, na harmonijce A w trzeciej pozycji. No i ten Hammond wtedy jeszcze nie był przeze mnie tak przygotowany, jak teraz przygotowuję. I szczerze mówiąc, myślę, że ta technika też akurat tej sprawy mi się poprawiła. I ten dźwięk w trzecim kanale, czyli to jest całotonowe obniżenie, czyli dźwięk FIS, do którego trzeba zejść, grając temat Summertime, no nie jest zbyt czysto zagrany. Ja to nawet dla siebie trzymam, żeby wiedzieć, ok. Mówią, że nie można starego konia nauczyć nowych sztuczek, czy tam you can't teach new tricks to the old dog, ale się okazało, że nawet w takim wieku, jak ja jestem, można było te bendy udoskonalić i grać je w tej chwili no, bez problemu poprawnie. Tam słychać, że on nie jest tak zbyt dokładnie czysto zagrany. Ok, dobra. Teraz tak, ta harmonika. Zobaczcie, ten korpus jest od razu fabrycznie, tego korpusu nie dotykałem, od razu fabrycznie przeszlifowany. Mam dwie takie harmonijki. W drugiej harmonijce ja przeszlifowałem ten korpus najlepiej jak mogłem i co się okazało, że nie ma różnicy między nimi, jeżeli chodzi o szczelność. Że on już z fabryki tak wyszedł, że to, co w wielu harmonijkach robi różnicę, to w tej harmonijce było niedostrzegalne. Pomimo, że ja użyłem drobniejszego papieru jeszcze i to jeszcze się starałem lepiej, to już było, no jakby różnica już niedostrzegalna, bo to zostało zrobione w fabryce. Następna sprawa. Płytki stroikowe są albo czymś pokryte, albo są zrobione z jakiegoś rodzaju stali nierdzewnej, nie wiem, nie jestem pewien, bo nie jestem aż takim fachowcem, jeżeli chodzi o materiałoznawstwo, ale w każdym razie to są płytki, które będą no, lepiej wytrzymywały, jeżeli chodzi o jakieś utlenianie, korozję, niż płytki honorowskie, nawet te w goldenkach, tak? Więc je łatwiej będzie utrzymać naprawdę w ładnym porządku. No i teraz jeszcze jedna ciekawostka. Specjalnie mierzyłem, nie mam super precyzyjnej suwmiarki, ona mnie trochę oszukuje, ale te płytki są naprawdę grube. W tej chwili jest duża moda, żeby podwójne ritplaty robić, czyli podwójne płytki stroikowe, bo harmonika jest głośniejsza wtedy itd., itd. To są płytki 1,25, 1,30 mniej więcej grubości milimetra. To jest tak, jak Honor robi w Masterclass. Więc jakby tą grubość się spotyka raczej w zdecydowanie droższych harmonikach niż to, co jest w tej harmonijce.
Okej. Okay. Ja to nie tylko rozkręciłem dlatego, że chciałem wam to pokazać i powiedzieć, te rzeczy, ale również dlatego, że teraz chciałem wam pokazać skręcanie harmonijki. To by się wydawało nic prostszego. Wsadzić śrubki i skręcać. No nie do końca. Nie do końca jest tak. Jeżeli chcemy, żeby nam te śrubki, żeby nam ta harmonijka dobrze działała, musimy naprawdę prawidłowo te śrubki powkręcać. Ok, miałem źle ułożone, teraz już mamy dobrze. Włożymy sobie pierwszą śrubkę. Mianowicie w harmonijkach jest istotna kolejność, tak jak na przykład w głowicy, jak się w samochodzie kiedyś z dawnych czasów robiło. Nie wiem, czy to teraz się jeszcze robi w warsztatach, pewnie tak. Tam była istotna kolejność, tam się robiło na krzyż. Tu robimy od środka na zewnątrz. I teraz tak, nie dokręcam tej śrubki na stałe, ona jest luźna. Także w zasadzie ten pierwszy raz, to możemy sobie pojechać te śrubki po kolei, bo istotne jest, jak będziemy dokręcali. Jedyne, czego się obawiam, że to wideo zrobiłem za długie i będziecie musieli je na kilka razy oglądać, albo ja je podzielę jakoś, nie wiem, może tak zrobię. Może je zedytuję i zrobię dwie części, bo to po prostu się nie da tak. Dobra, przykręcamy. Starość nie radość oczywiście, więc tam nie zawsze na tą śrubkę dobrze trafiam. Dobra, ale skręca się i skręca się w miarę sprawnie. Już pierwszą złapaliśmy, to te drugie łapią bez problemu. To też jest ważne, bo przy tej ilości śrubek no nie chcemy godzinę czasu spędzać nad skręcaniem. Tą przykręciłem odrobinę za mocno, popuszczę ją. Bo zależy mi na tym, żeby jeszcze płytki były luźne. Tak. I ostatnia już została w ten sposób. Tak, i teraz ja to robię w następujący sposób. Zaraz postaram się wam pokazać. Kładę go na takiej równej powierzchni, tutaj gdzieś będzie mi wygodniej. Leciutko dociskam, żeby mi się jak najlepiej ułożyły względem grzebień, płytki względem grzebienia. Więc dociskam od tej strony, dociskam korpus, nie płytki strojkowe, tak? I teraz środkowa pierwsza. Ok, poszło. Jedna. Widzicie, jadę od środka na zewnątrz. Tu możemy teraz tą. Nierewelacyjne światło jest. Ok. Dobrze, teraz one już będą na tyle trzymały, że możemy sobie ją położyć, dokręcić te najpierw pozostałe na zewnątrz. Ok, i teraz lekko możemy poprawić każdą, ale też jadąc właśnie od środka na zewnątrz dokręcają. Tu jest dobrze. Tu było jeszcze trochę rezerwy. O. O właśnie. Mamy skręconą. Przy okazji jeszcze jeden drobiazg, który chciałem wam zwrócić uwagę, jeśli chodzi o wykonanie tej harmonijki. Tego nie zobaczycie na kamerze, to jest tylko to, co prawdopodobnie, a może to się zobaczy trochę na ekranie. Te krawędzie, które są po tej stronie, gdzie będziemy usta przykładać, one są zaokrąglone, sfazowane fabrycznie. Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że nam będzie coś, nas będzie kłuło gdzieś, czy nam rozcinało wargi, usta. Takiego czegoś nie ma, bo to jest wykończone naprawdę bardzo dobrze. Tu, jeżeli się będzie widziało, to jest dosyć płaskie. Nie wiem, czy to będzie widać. A tu pod tym kątem widać, że jest zaokrąglone. Prawdopodobnie widać. A teraz zobaczcie, jeszcze wam pokażę. Już jak tutaj to tak jest jedno obok drugiego.
Nie, no, nie z tym korpusem. Muszę znaleźć z czarnym korpusem. Mam, bo to będzie lepiej widać. Zobaczcie różnicę, bo tu widać, jaka jest różnica w grubości tych ripplate'ów. Tak? Jak grube jest w istopie w porównaniu do Suzuki promasterowych tych ripplate'ów. A to jest teraz tendencja, no jakby światowa, że wszyscy chcą grać na grubszych, a najlepiej na podwójnych. Więc tutaj już trochę istop to jakby wyprzedza. Ok. Skręcamy pokrywy. Tu jest troszeczkę mniej wygodnie z istopem, bo ze względu na te śrubki, które tu ma, to ma krótsze te uszy, przez które przechodzą śrubki skręcające. Więc palcami się gorzej to wkłada. Ja sobie pomogę pensetą, bo będzie mi po prostu łatwiej, ale znowu robię ten sam, ten trik, o którym Wam mówiłem wcześniej. To znaczy, wkładam najpierw śrubkę tą z tą męską częścią. Tu. Wkładam ją. Ok, przytrzymuję palcem. Teraz biorę tą, gdzie jest rurka. Pakujemy do środka. Ćwierć obrotu w jedną stronę, bez problemu się przykręca, tak? Już mam prawie przykręcone. I to samo z drugiej strony. No nie, nie będę się męczył palcami, bo tu po prostu jest dla mnie trochę za mało miejsca, żeby ją wsadzić. Ale pesetą weszła w sekundę. Natomiast ta rurka jest dłuższa, bo oni takie krótsze te śrubeczki zrobili. Ta rurka jest dłuższa, więc daję radę pomimo ich dużych paluchów to zrobić. No i się przekręciło bez problemu, błyskawicznie. A to nieraz człowiek musi tam się namęczyć, żeby trafić. Ok. Skręcimy ją w miarę solidnie. Tu jest akurat tak, że tutaj się nic nie stanie z tymi pokrywami, także no chociaż tutaj mając tyle śrubek łączących, to tutaj już dużo więcej to nam nie poprawi szczelności. Ok. I teraz mamy low F. Harmonika, na której najgorzej, jakby najtrudniej jest zrobić te wszystkie dolne bendingi w pierwszej oktawie. To wchodzi właściwie bez żadnego problemu. Nie ma nic większego wysiłku niż jak pozostałe nuty gram. Super sprawą to jest ta szczelność, jeżeli chodzi o granie w trzeciej pozycji, bo jakby ta dolna oktawa jest dużo bardziej dostępna, jak gram w trzeciej pozycji. W środkowej oktawie zjadę po tej molowej, po skali bluesowej. Było słychać, że i całotonowy, i półtoratonowy bend właściwie bez problemu tutaj zagrałem. Oczywiście, no można powiedzieć, że jeszcze lepiej by było to delikatniej zrobić, ale on naprawdę tam jest. On tam jest łatwo dostępny. Jeden z trudniejszych naprawdę bendingów. To samo, no oczywiście w środkowej oktawie, no to tam wszystko chodzi bez problemu. No i górna oktawa, tu akurat jest łatwo, ale to słychać, że to gra faktycznie, czyli wszystkie blowbendy. Na tej harmonice nie mam problemu, żeby trafić w wielką septymę i w małą septymę na dziesiątce, także to jest też takie ułatwienie. Strasznie mi się podoba ten... Miałem nie mówić, strasznie mi się coś podoba. Bardzo mi się podoba ten instrument. Za 55 zł to jest rewelacja. Myślę, że będę miał przynajmniej backup, a właściwie w niektórych tonacjach pewnie jako główną harmonijkę, bo ona jest wystarczająco dobra. Za 55 zł to jest rewelacja.
Zobaczcie, jak ona brzmi na przykład. Ja nie jestem w ogóle specjalistą od grania akordowego, ale no, posłuchajcie, jak to łatwo i jak to dobrze brzmi. Albo też nie jestem tym specjalistą, no ale muszę go zaprezentować. Pociąg, tak? No generalnie naprawdę niezła harmonika. Jestem przekonany, że overblowowcy też by na niej dali radę przy ustawieniu odpowiedniego gapów do overblowów. Ja tym się za bardzo nie zajmuję, bo gapy to jest ustawienie gapingu to jest moja jakby najsłabsza na razie sprawa, chociaż powolutku zaczynam mieć jakieś takie drobne sukcesy, że czuję, że niektóre dźwięki mi grają lepiej, bo je poprawiłem właśnie zmieniając ich gapping. Także to jest, tą harmonikę Wam polecam. No i oczywiście Michała Kielaka, wielu z Was zna go przynajmniej z internetu albo na żywo. I ja mam bardzo dobre doświadczenia, jak z nim teraz nawiązałem kontakt w sprawie właśnie zakupu tej harmoniki. Także polecam bardzo mocno. I polecam dlatego, bo ja do tej harmoniki jestem przekonany, w najbliższym czasie na pewno dokupię sobie G i As, niskie te harmoniki, bo As mam bardzo kiepską, bardzo słabego MS-a Honera, a G Suzuki no, ma 20 lat, więc prawdopodobnie niedługo wreszcie odmówi współpracy, tak? Następny filmik, jak zrobię, to takie cacuszko. Pokażę model taki wyższy Honera, bardzo wyższy, mianowicie kosztujący nie 55, tylko 181 zł i 50 groszy, ale ta harmonika jest z wentylami, tak jak chromatyk, tak jak to jest tak zwany system Hall Valve i pokażę Wam, na czym ten system polega. Bo myślę, że dla wielu osób to może być dosyć atrakcyjna sprawa, jak te dźwięki brakujące na harmonice diatonicznej wydobyć w inny sposób niż za pomocą overblowów. Także to jest plan na następny raz. A teraz wszystkim dziękuję. Wszystkich pozdrawiam. No i bonus będzie, czyli to Summertime Trio Animato i gościnnie Mikołaj Flant. Do zobaczenia.